Dobre. Nie czekają od tego. Bo na ziemię jeszcze nie czego jak wszyscy, czy pozwolicie Państwo, że nagramy materiał z naszej wizyty? Tak. Dobrze. Ja dzwoniłam do Pani w tej chwili. A się tak łapę szafa. Dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie. A skąd Państwo jesteście? Z Jaworzna. Z Jaworzna. Koło Katowic. Łomaczko. Dobrze. Miejscowość jakąś. Ale daleko od nas. Dobrze. Tam, a Pan... Kierowcy. Jola, zobacz, czy Bart do autokaru nie wsiadł. Proszę? Bart do autokaru nie wsiadł. Czy piesek nie wsiadł? Drodzy Państwo, to pozwolicie, że się przedstawię. Skarlet Szyłogali, skarlet Pendartykara. 25 lat temu założyłam pierwsze polskie schronisko dla koni. W Polsce jeszcze nikt wtedy nie wiedział o tym, że na skalę masową w tym kraju konie są mordowane. Niedaleko stąd mamy Rawit, 20 km stąd. Średnia zabijania koni to jest 100 koni dziennie. Ale to jest tylko jedna z rzeźni. Ta rzeźnia ma tytuł dla koni i żrebaków. Przede wszystkim dzieci końskie są zabijane. Ja się z tym nie zgadzam. Drodzy Państwo, za chwileczkę oddam Was pod opiekę. Ta Pani co kręci? Pani Iwonki, no kręci Pana piękne oblicze. To. Ja tutaj, proszę Państwa, o, jestem tutaj razem z wycieczką. Iwonka zaraz Was poprowadzi i dowiecie się przynajmniej niektórych historii, dlaczego istnieje tara, po co tara w ogóle jest. Pomalutku i spokojnie. Wszystkich koni zapewne nie uda się Wam zobaczyć, ponieważ na przykład nasza grupa staruszków, a z roku na rok jest ich coraz więcej w tarze, to w tej chwili są w stajni i jedzą. Jak coś muszą przetrawić, bo to wiadomo, spokojnie zjedzą, muszą postać. A potem wszystko wychodzi na dwór. Co jeszcze? No, grupa staruszków robi nam się coraz większa, ponieważ tara nigdy nikomu nie oddała konia, ani nie sprzedała. Zwierzęta zostają tu do końca swoich dni. Śmieci. Odchodź, miasto pryska. Ej, odchodź. 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 Tak, to jest wszystko młodzież wykopiona w 2017 roku ze Skaryszewa jako źrebina. Miał jechać jako źrebina do Włoch. Uważaj, Grzegorz! Bo były u kowala. Mają zrobione wszystkie kopytka, więc jak się robi kopytka, to wszystkie idą do stajni, żeby było łatwiej. Pozwólcie, kochani, że z Wami się pożegnam. I ta moja prośba. Co widzieliście i co czujecie w tarze? Bardzo dobrze. Czy Wam się podobało? Tam. Czy czujecie tu serce? Tak. Zwierzęta nie są tu wykorzystywane, tak jak powiedziałam na początku. Nie sprzedaje, nie oddaje, nie pracują. Jakby mi ktoś wsiadł na konia, to lotem koszącym by poleciał. Ponieważ to są wszystko zwierzęta, które przeszły... Choroby. Wszystko co najgorsze. Wbite, łańcuchy wrośnięte w kark. No i wszystkie skazane na śmierć. Jednym z niewielu dzieciaków, takim jak Live, on za chwilę wybiegnie ze swoją piłką, to jest właśnie koń, który nigdy nie, nikt na niego proszę, nie krzyczał, nikt ręki nie podniósł na niego. I proszę jego, on naprawdę się wyróżnia, ponieważ jest to koń, który zna tylko szczęście. I o to właśnie walczy Tara.
żeby polskie konie znały tylko szczęście, ponieważ w naszych polskich sercach to jest, ten koń jest głęboko ukryty, aczkolwiek nie powinien być ukryty. To co? Ja Was zapraszam. Pamiętajcie o tarze, ponieważ jest... Jakby tu pan pobył, to nie jedną taką historię by pan zobaczył. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia.